51 dni w roku. 4 razy w miesiącu. 1 dzień w tygodniu. To właśnie tyle poświęcam na swoją pasję. Dziś zabiorę Was w miejsce, które już kiedyś odwiedziłem. Od ostatniego pobytu tutaj minęło około 9 miesięcy. Poprzednim razem jednak nie pokazywałem Wam tego miejsca. W tym momencie znajduje się centralnie nad Mercedesem i Audi. Tak, dokładnie pode mną stoją te samochody. Nie będziemy dłużej czekać, chodźmy po prostu je zobaczyć. Ostatnim razem jednak wchodziłem z drugiej strony. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to brak kołpaków. Jak widać, nie byłem tu tylko ja. Na kierownicy również brakuje jej elementów. Kolejny cel mojej wizyty tutaj miał rozstrzygnąć spór
jaki to jest model. Czy jest to W202, W116, czy może W123? Komentarzy było bardzo wiele. Jednak mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku bez wątpienia będziemy znali odpowiedź. Na 99% jest to Mercedes W116, o czym świadczy sygnatura widniejąca pod maską. Wielu z Was miało rację. Obawiam się jednak, że korozja nie zje tego auta. Po 9 miesiącach znikło parę rzeczy z tego auta i mam nadzieję, że na tym się skończy. Jednak nie mogę być tego pewien w 100%. A bardzo szkoda tego Mercedesa. Mercedes-Benz W116 to seria flagowych, luksusowych sedanów produkowanych od września 1972 roku do 1980 roku. Samochody W116 były pierwszymi modelami Mercedesa-Benz, oficjalnie nazywanymi klasą S. Wnętrze Mercedesa, jak widzicie, jest nadal w dobrym stanie. Co mogę powiedzieć? Jako pasażer czuję się rewelacyjnie.
mogę podróżować takim autem. Jest tutaj naprawdę wygodnie, zwłaszcza na dalekie trasy. Myślę, że można się nawet rozłożyć. I tak to można jechać. I jeszcze na koniec zajrzymy do Audi. Ja się już żegnam z wami i do zobaczenia za tydzień.